jak zostało to już powiedziane, będziemy mówić o kolejnym związku odżywczym, który jest bardzo ważny dla nas. Teraz zobaczymy również, dlaczego bardzo ważny. Witamina D. Witamina D to kalcyferol, który możemy albo spożyć, albo wyprodukować w organizmie. Rozróżniamy dwie różne formy, mianowicie witaminę D3 i również witaminę D2. Różnica polega na tym, że witaminę D3 my, a także zwierzęta i ptaki na przykład produkują w organizmie, a witamina D2 jest produkowana w grzybach, czyli na przykład gdy my kupimy pieczarki czy boczniaki, nie wiem ile witaminy D będzie w tych pieczarkach czy boczniakach, które my kupimy ze sklepu, ale gdy odwiniemy i wystawimy na promienie słoneczne, to tam jest coś, co nazywa się ergosterol i z tego ergosterolu ten promienie, ta ekspozycja na promienie słoneczne spowoduje, że te grzyby będą źródłem witaminy D. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na przykład widzieliście kiedyś ptaki siedzące gdzieś tam na drucie, powiedzmy, nie? I one bardzo często po prostu tak sobie siedzą, a bardzo często również tym dziobem tak jakby gdzieś tam, nie wiem jak powiedzieć, czy skubały się, czy lizały się, tak jak kot, powiedzmy, nie? Ja kiedyś nie wiedziałem tego, ale dowiedziałem się, że one produkują witaminę D na swojej, jak powiedzieć, sieści, czy tej... w tych piórach. I one, gdy tak się myją, lizą, nie wiem jak powiedzieć, no to właśnie w ten sposób również, jak my połykają witaminę D. Bardzo to jest ciekawe, prawda? Popatrzmy jeszcze raz na ten cytat, który już czytaliśmy dwa razy. Starzenie się powoduje głębokie zmiany wpływające na wszystkie układy, organy i tkanki. W przypadku, gdy mówimy o witaminie D, o jakie będą to krytyczne układy, organy czy tkanki, o których będziemy mówić. Bo powiedziałem, że my możemy wyprodukować witaminę D, prawda? Czyli o jakich organach będziemy mówić w tym momencie? Skóra jest numer jeden, ale ciekawe nie tylko skóra. Skóra może być, może najważniejsze w tym momencie, nie wzrok, coś innego. Wątroba i nerki. Okay? Zaraz opowiem trochę więcej, ale popatrzmy na właśnie wpływ procesu starzenia się na syntezę witaminy D. Osoby starsze, czy z wiekiem, okay, mają niższą ilość cholesterolu w tkance podskórnej. Dlaczego to jest ważne? Pokażę, może pójdę do tyłu troszeczkę. Popatrzmy, że witamina D3 w naszej skórze jest produkowana z cholesterolu. Okay? A więc to, że ktoś, w tym momencie mówimy o starszych osobach, ma niższą ilość tego cholesterolu, powoduje, że co? Że będziemy mogli wyprodukować mniej witaminy D. Prawda? Dalej, w procesie starzenia się tracimy beztłuszczową masę ciała i gromadzimy tłuszcz pod skórą. Dlaczego jest to istotne, ta informacja? Dlatego, że witamina D jest jaką witaminą? Rozpuszczoną w tłuszczach czy rozpuszczoną w wodzie? Rozpuszczoną w tłuszczach. A w związku z tym, że my tracimy co? Że my gromadzimy tłuszcz pod skórą, czy więcej tego tłuszczu, to co? Tak jak gdyby rozrzedzamy tą witaminę D, prawda? Więc jest to również jednym z czynników, dlaczego osoby starsze mogą mieć większy problem, jeśli chodzi o niedobór witaminy D. Dalej, osoby starsze rzadziej przybywają na słońcu. Ja mieszkam na południu Stanów Zjednoczonych. Ja mieszkam w stanie, który nazywa się Północna Karolina, ale Północna Karolina nie jest na północy, tylko jest na południu. I ja nawet w listopadzie i nawet w grudniu czasami jadę sobie na plażę. I gdy pojadę sobie przykładowo w połowie listopada, to jest na tyle ciepło, że można być w spodenkach, ale nie na tyle gorąco, żeby się spalić. Ja czasami sobie jadę i się położę na plaży i sobie robię drzemkę. Czasami to jest 45 minut, czasami to jest duży. I jak powiedzieć, opalę się i w tym samym czasie wyprodukuję troszkę tej witaminy D.
Ale pamiętam raz, pojechałem, dokładnie to było 15 listopada, pojechałem na plażę, w spodenkach, położyłem się, wyspałem się, potem przyszedłem chyba z 3 mile wzdłuż plaży. I gdy już szedłem z powrotem na parking, tam gdzie miałem mój samochód, widziałem małżeństwo takie starsze. Mało tego, że mieli długi rękaw i długie spodnie, mieli kurtkę na sobie. Było już im zimno, prawda? Kiedyś miałem wykłady w Chicago, na Polonii Polskiej. I ten pan, który mnie odebrał z lotniska w Chicago, wiózł mnie tam, gdzie miały być te wykłady i jedziemy, a tam patrzę po lewej stronie, ogromny budynek, takiego budynku chyba w życiu nigdy nie widziałem dłuższego. Nie wiem ile pięter, już nie pamiętam, chyba 10 czy 12 pięter, czyli nie najwyższy, który widziałem, bo byłem na przykład w Dubaju, w tym najwyższym budynku na świecie, ale był tak długi, że myślałem, że się nie skończy. I z ciekawości zapytałem się jego, co to jest za budynek, co to jest? Wiecie, co to było? To był jakby dom starców, my mówimy tak, w Polsce, dom starców, tak? To był budynek, gdzie mieszkały osoby starsze. Tak sobie pomyślałem, jak często te osoby wychodzą na zewnątrz, prawda? Tam jest, musi być chyba tysiące taki ogromny budynek, jak często one wychodzą na zewnątrz? Prawdopodobnie rzadko, jeśli w ogóle, prawda? A więc mają rzadszą możliwość przebywania na słońcu, a nawet gdy osoby starsze wyjdą na słońce, no to mogą mieć więcej ubrania na sobie, prawda, i nie mają takiej możliwości wyprodukowania tej witaminy. Dalej, nieaktywna forma witaminy D, to jest ta forma, którą my spożywamy, gdy na przykład mamy jakąś tam rybę, czy jakiś nabiał, czy w jakiejkolwiek innej postaci spożywienia, czy z suplementu, czy również ta forma, którą my produkujemy pod skórą. To jest forma nieaktywna biologicznie witaminy D. Musi być uaktywniona, jak już wcześniej wspomniałem, przez co? Przez wątrobę i przez nerki. I znów osoby starsze, lub osób starszych, ani wątroba, ani nerki nie funkcjonują tak dobrze, jak to było już tam 30, czy 40, czy 50 lat wcześniej, prawda? A więc z tego względu osoby starsze mają wyższe ryzyko niedoboru witaminy D. Nie zawsze tak jest, zależy również od innych czynników, między innymi gdzie mieszkamy, w tym na przykład, jeżeli ktoś mieszka na Florydzie, prawda? W porównaniu do kogoś, kto mieszka w Kanadzie, no to ta osoba na Florydzie będzie miała niższe ryzyko, prawda? I tak dalej. Są inne czynniki, okej? Okay? Popatrzmy na kryteria poziomu witaminy D w surowcu krwi. Co stanowi normalny poziom, co stanowi niedobór i tak dalej, okej? Okay? Popatrzmy. Tutaj mamy dane według organizacji, która się nazywa Endocrine Society, czyli takie stowarzyszenie endokrinologiczne, okay? I witaminę D w organizmie, czy w surowicy krwi, mierzymy na dwa różne sposoby, jako nanomole przez litr i jako nanogramy przez mililitr. Wczoraj, nie pamiętam, ktoś mi pokazał wynik tutaj zrobiony w Polsce i był to wynik według nanogramów przez mililitr. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich polskich laboratoriów, ale w tym konkretnym to było podane według nanogramów przez mililitr. Bardzo łatwo to zamienić, bo kiedy popatrzymy, tutaj mamy 25, tutaj mamy 10, czyli jaka jest różnica? 2,5, prawda? Okay? Gdy podzielimy ten wynik przez 2,5, czy pomnożymy ten przez 2,5, no to będziemy mieli tam ten wynik w tym innej jednostce, okay? Czyli mamy tak, poważny niedobór, mniej niż 25 lub mniej niż 10, w zależności na które jednostki popatrzymy, niedobór, mniej niż 50 i mniej niż 20, niedostateczny poziom, mniej niż 75, mniej niż 30, poziom właściwy, okay? 75 do 110 i 30 do 44 i poziom toksyczny. Zobaczmy, że jest różnica między tą górną granicą poziomu właściwego a poziomem toksycznym. Czyli jeżeli będziemy mieli troszeczkę wyższy poziom niż ten przedział, no to nic złego może się nie stać. Okay? Ale jeżeli nasz poziom będzie w tym pułapie toksycznym, to chciałbym Państwu powiedzieć, że
toksyczny poziom witaminy D jest czymś gorszym niż niedobór witaminy D. Między innymi dlatego, że toksyczny poziom witaminy D to jest długotrwały problem. Okay? Gdy my mamy niedobór witaminy D, no to możemy pójść kupić suplement, prawda? Albo gdzieś tam pójść na plażę czy na balkon, nie? Opalić się i problem jest z głowy, nie? Nie jest tak, jeśli chodzi o toksyczny poziom. Toksyczny poziom to rok albo dłużej problemów związanych właśnie z wysokim poziomem witaminy D. Między innymi dlatego, że to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Więc nie jest tak łatwo ją, czy tak powiem, jak zmniejszyć, prawda? Jeżeli on jest bardzo, ten poziom jest bardzo wysoki. Jak my tłumaczymy te zwroty, poważny, niedobry, niedobry i tak dalej, okej? Okay? Więc kiedy popatrzymy, co to znaczy poważny, niedobry, zobaczmy. Poważny niedobór wiąże się z krzywicą u dzieci i zmiękczeniem kości u osób starszych, co może prowadzić do złamań i tego typu problemów, okej? Okay? Niedobór powiązany jest z długoterminowymi problemami zdrowotnymi. Również to może być złamania, prawda, ale i inne. Ja będę mówił troszeczkę w szczegółach o niektórych z nich za chwilę, okej? Okay? Potem mamy poziom niedostateczny. Powiązany jest z podwyższonym hormonem przytarczycy, okej? Okay? Co, jaką rolę pełni ten hormon? Hormon przytarczycy stymuluje nerki do tego, żeby uaktywniły nerki witaminę D z tej nieaktywnej formy do formy aktywnej. Okay? Jeżeli my nie mamy wystarczającej ilości tej formy nieaktywnej witaminy D, no to niezależnie od tej stymulacji nie będziemy w stanie podnieść witaminy D. Okay? Jeżeli to ma miejsce, to hormon przytarczyczny będzie działał na nasze kości po to, żeby wapń, inne minerały wziąć z naszych kości, bo witamina D, jej tradycyjna funkcja polega na czym? Na tym, żeby zaabsorbować wapń i inne minerały z przewodu pokarmowego, prawda? Okay? A więc w tym momencie, jeżeli mamy niedostateczny poziom, to ten hormon przytarczycy czy przytarczyczny może spowodować znów zmniejszenie gęstości masy kości, okay? Co nie jest rzeczą wskazaną, prawda? No i potem mamy znów ten właściwy poziom, czyli taki poziom, który jest powiązany z najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, czy kwestie zdrowotne, na które witamina D ma wpływ, okay? Okay, popatrzmy na to, ile osób w Polsce ma niedobór witaminy D. I tu dane są niestety zastraszające. Popatrzmy, to jest wynik badania przeprowadzonego w Polsce. Przynajmniej 80% całego polskiego społeczeństwa, w tym dzieci przed pokwitaniem oraz nastolatki i seniorzy, mają niedobór witaminy D. Czyli poziom witaminy D w ich organizmie jest niższy niż 50 nanomoli przez litr, okay? Kiedy, tak dla przypomnienia, kiedy pójdę na chwilę z powrotem, nie mówimy o poziomie jakim? Niewłaściwym, tylko o jakim? O niedoborze, prawda? Więc gdybyśmy zastosowali to kryterium, to wtedy nie ponad 80, czy nie około 80, tylko jeszcze więcej, większy procent społeczeństwa byłoby, powiedzmy tutaj w tym cytacie włączonych. Co więcej, 83% noworodków rozpoczyna swoje życie z niedoborem tej witaminy ze względu na to, że 78% matek ma jej niedobór. Ta druga część tego cytatu przypomina mi to, co widziałem w tym tygodniu. Byłem w Inowrocławiu, to jest niedaleko miejsca, gdzie moja mama mieszka, i widziałem, jak mama miała dziecko, nie wiem, czy chłopczyka, czy dziewczynka, ale niemowlę, w wózku i parasol jeszcze przy wózku, nie? Po co? Nie padało, piękną pogodę mamy, prawda? Mamy słonecznie, po co? Po to, żeby słońce nie doszło do tego. Dzisiaj zalecenie mówię o tym, żeby już noworodki, czy noworodków wystawiać na ekspozycję promieni słonecznej. Między innymi dlatego, że one same mogły wyprodukować witaminę
D, bo witamina D jest potrzebna w tym okresie pierwszego, drugiego roku życia. Następuje mineralizacja kości, prawda? Ten przyrost jest bardzo duży i tak dalej, nie? Jest ta witamina D już potrzebna wtedy. Kiedy popatrzymy na specyficzne badania, tego nie tłumaczyłem, ale tutaj mamy mothers, to są matki, newborn to są noworodki, prawda? Winter to jest zima, summer to jest lato, prawda? Kiedy popatrzymy 100%, 100%, 78, 78, 90, 100 i tak dalej. Mamy od 0 do 100% osób badanych, w zależności od tego, kiedy badanie miało miejsce, jaka grupa wiekowa czy inna, prawda? Miało niedobór witaminy D. A więc witamina D w Polsce jest ogromnym problemem. Czy niedobór witaminy D, ok? Dalej popatrzmy. W jednej z najnowszych publikacji z roku 2014 grupa polskich uczonych podsumowała wyniki badań, które oszacowały poziom witamin D wśród Polaków. W 7 grupach niemowlaków stężenie tej witaminy wahało się od 7 do 24 nanogramów przez mililitr. Państwo pamiętacie, jaki jest właściwy poziom? 30 do 34, prawda? Więc tu widzimy, że jest poziom przynajmniej zaniżony, prawda? Jeśli nie, niedobór w ogóle, czy nawet poważny niedobór, bo 7 to jest w tej granicy poważnego niedoboru, tak? Wśród niemowląt nie przyjmujących suplementy witaminy D. Natomiast w 3 badaniach, w których wykorzystano suplementy tej witaminy, poziom ten wyniósł od 29 do 55 nanogramów przez mililitr. Już ten cytat nam pokazuje, że co? Że suplement witaminy D może być jaki? Może być pomocny tutaj, prawda? Może być pomocny do tego, żeby niedobór witaminy D nie powstał. Dalej. Średni poziom witaminy D wśród 199 dziewcząt w wieku dziecięcym i nastoletnim wyniósł 12 mililitrów, to powinno być, sorry, dokładnie to samo co tu, nanogramów, nie miligramów, ok? Wśród osób dorosłych poziom ten sięgał od 11 w okresie zimowym do 39 w okresie letnim. Podobny poziom utrzymywał się wśród seniorów, ok? W jednym badaniu średni poziom zmierzony w okresie zimowym wyniósł 13 jednostek, prawda? A więc zobaczmy, że szczególnie kiedy możemy mieć problem? Szczególnie w okresie zimowym. Ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze, jaką mieliśmy pogodę w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, w maju, na początku czerwca, pochmurnie, zimno, prawda? Pamiętacie Państwo? Pamiętam, że pod koniec maja wyszło słońce na parę dni, zrobiło się troszeczkę ciepło, cieplej. I w Gazecie Pomorskiej, to jest gazeta, która jest wydawana w Bydgoszczy, Toruń, ten teren, to jest, mówię, ten teren, gdzie moja mama mieszka, od razu opublikowali artykuł o tym, żeby uważać z ekspozycją na słońce, no bo raka skóry. Ja miałem chwilę czasu i opisałem, napisałem do redakcji i opisałem między innymi te dane, nie? I napisałem, czy to, że kilka dni słonecznych będzie miało większy wpływ na raka skóry, czy na polepszenie poziomu witaminy D, to jest kwestia dyskusyjna w tym momencie. Podejrzewam, że może być to korzystne, raczej niż niekorzystne, prawda? Biorąc pod uwagę, jakim problemem jest w Polsce niedobór witaminy D. Proszę? Nie odpisali i z tego co wiem, tam patrzyłem przez chyba, nie wiem, półtora tygodnia, nie opublikowali niestety. Ja tam zresztą napisałem nie tylko o witaminie D, ale napisałem o innych czynnikach dietetycznych, które mają wpływ na raka skóry, o których się praktycznie nigdy nie mówi. Nie? Cały czas tylko witamina D. Witamina D może być, mówię, ten podwyższony poziom ze względu na to, że się opalimy, może być raczej korzystny, raczej niż nie. Wpływ niewłaściwego poziomu witaminy D na stan zdrowia. Okay? Popatrzmy na ten cytat. Wyniki badań epidemiologicznych i małe badania kliniczne sugerują, że istnieje związek między poziomem witaminy D a skurczowym ciśnieniem serca, śmierci wskutek chorób układu krążenia, symptomami depresji, zaniku funkcji poznawczych
i ogółem śmiertelności. Zresztą nawet ja, gdy wyjechałem z Polski wyjechałem w roku 1995 i mieszkałem przez 2 lata w miejscowości Vancouver w Kanadzie. Ten teren Kanady, Vancouver i północna część, północno-wschodnia część, północno-zachodnia część Stanów Zjednoczonych, miejscowość Seattle, ten teren dla tych osób tam mieszkających, uczeni wynaleźli czy sformułowali nowy zwrot do określenia problemów, które one, te osoby mieli. Mianowicie seasonal mood disorder. Seasonal to znaczy sezonowy. Mood to jest taki... Nastrój. Okay? Disorder to znaczy, że coś jest nastrojem nie tak. Dlaczego? Dlatego, że Vancouver, Seattle, w tym rejonie Kanady i Stanów Zjednoczonych praktycznie pada 9 miesięcy w roku. I to nie tak, że na przykład na Florydzie pada 20 minut taki konkretny deszcz i potem jest słoneczny. Tam zacznie padać taka mrzawka, taka coś może minimalnie więcej niż mrzawka i zacznie padać dzisiaj i tak przez 2 tygodnie. A potem zrobi się ok na 1,5 dnia i potem znów zacznie padać i przez 3 tygodnie. I ja po 2 latach zupełnie tego dosyć, nie mogłem po prostu wytrzymać tej pogody, się wyprowadziłem do innej prowincji w Kanadzie. Znam innych, to są anegdoty takie, ale no, można się nauczyć również czegoś na bazie wielu anegdot, prawda? Znam anegdotę, kolega mój, który ożenił się ze Szwedką, wyprowadził się do Szwecji, tam mieszkali przez 2 lata i po 2 latach miał kliniczną depresję. Postanowili opuścić Szwecję, pojechali do Australii, depresja odeszła jak strzelił z palca. Także to są no, między innymi właśnie tego typu problemy, że zresztą ja widzę to po moich studentach. Ja wchodzę do klasy w dzień, którym taki jak dzisiaj, prawda? Powiedzmy 25 stopni, słoneczny, ładny, nie? I mówię, dzień dobry wszystkim. Nikt mnie w ogóle nie usłyszał, nie? Ze sobą rozmawiałem już tam 2 albo 3 razy. Powtórzyć, żeby ich uwagę przykuć, ok? Ale mamy inny deszcz, jest zachmurzony dzień, czy pada. Wchodzę do klasy, a tam nic się nie dzieje, nic nie mówi. Każdy tak siedzi, jakby był zdepresowany. Osobnie, ja to powiedziałem w tym semestrze, który teraz skończyliśmy wiosennym, powiedziałem moim studentom to, że ja to widzę każdego semestru i będę widział dokładnie to samo w tym semestrze. I nawet gdy ich ostrzegłem, dokładnie to samo widziałem. Wchodzę do klasy, zupełnie inaczej się zachowują, gdy mamy słoneczny dzień, niż gdy mamy dzień chmurny czy deszczowy. Okej, popatrzmy bardziej specyficznie na wyniki kilku badań odnośnie specyficznych problemów zdrowotnych. Wpływ witaminy D na powstanie demencji i choroby Alzheimera. I tu w tym badaniu wykorzystano, czy włączono 1658 osób, zdrowych osób starszych, które nie miały demencji. Badanie trwało 5,6 lat. 171 osobie postawiono diagnozę demencji i 102 Alzheimera. Popatrzmy, co się stało. Tutaj mamy zilustrowane ryzyko diagnozy demencji i choroby Alzheimera według poziomu witaminy D. Zobaczmy, tu jest poziom najwyższy, tu jest poziom taki, że nazwę go średni, a tu jest poziom najniższy. I co widzimy? Że im poziom witaminy D jest niższy, tym ryzyko demencji jest wyższe, tym ryzyko choroby Alzheimera jest również niższy. Kiedy popatrzymy specyficznie, jaka była różnica, popatrzmy. Osoby z poważnym niedoborem w porównaniu do osób z właściwym poziomem miały o 2,25 razy wyższe ryzyko demencji, a te z niedoborem o 1,53 razy większe ryzyko. Gdy popatrzymy specyficznie, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, osoby z poważnym niedoborem w porównaniu do osób z właściwym poziomem miały o 2,22 razy wyższe ryzyko choroby Alzheimera, a te z niedoborem o 1,69 razy wyższe.
A więc witamina D to nie tylko absorpcja wapnia, prawda, z układu pokarmowego czy innych minerałów. Nie tylko depresja, czy jakiś nasz stan taki, prawda, ale między innymi właśnie choroba Alzheimera i demencja. Dalej, wpływ witaminy D, a ryzyko śmierci wskutek chorób krążenia i raka czy nowotworu. Tutaj mamy takie podsumowanie na bazie 8 badań europejskich i ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy dane o koszcie, ile osób było włączonych, ile osób zmarło wskutek jednej czy drugiej choroby. Zobaczmy, jaki był wynik tutaj. Tutaj mamy porównanie śmiertelności wskutek chorób krążenia wśród osób z najniższym poziomem i najwyższym poziomem witaminy D. Okay? I to jest porównanie, jeśli chodzi o choroby krążenia. Tutaj. Zobaczmy, że osoby z najniższym poziomem witaminy D miały o 1,41 razy wyższe ryzyko śmierci wskutek chorób krążenia. Okay? 1,41 to oznacza 41% wyższe ryzyko. Okay? Dalej, kiedy popatrzymy na tylko dane odnośnie osoby, które miały już historię choroby krążenia, czyli na przykład mogły już mieć kiedyś wylew w przeszłości, albo zawał, albo miały dusznicę, okay? to ryzyko wśród osób z najniższym poziomem witaminy D było 1,65 w porównaniu do tych, które miały najwyższy poziom tej witaminy. Kiedy popatrzymy na raka, okay, to zobaczymy, że wśród osób, które nie miały raka w przeszłości, albo u osób, których rodziny nie miały raka wcześniej, okay, praktycznie nie widzimy żadnej różnicy. 1,03, oto praktycznie nie ma żadnej różnicy. Natomiast gdy popatrzymy na osoby, które może albo sam miały raka i go przeżyły, albo ktoś z ich rodziny, mama, tata, czy siostra, brat miał raka, to różnica między osobami, które miały najniższy poziom witaminy D, do osób, które miały najwyższy poziom witaminy D, była 1,7, czyli o 70% wyższe ryzyko raka u tych osób z niskim poziomem witaminy D. Okay? Wpływ witaminy D na profilaktykę złamań. Okay? Wspomnieliśmy o tym, że witamina D jest potrzebna między innymi do absorpcji wapnia i innych minerałów, a nasze kości to nie tylko wapń, ale również i inne właśnie minerały są magazynowane w naszych kościach. Zobaczmy, tutaj mamy dane odnośnie dawki suplementu witaminy D2 lub D3 i ryzyko raka. Widzimy, że ta linia idzie w dół, czyli ryzyko maleje, gdy co? Gdy podwyższa się dawka witaminy D spożywana z suplementu. Okay? A więc tutaj suplement witaminy D jest korzystny, jeśli chodzi o obniżenie złamań kości. Zresztą te dane są potwierdzone tymi danymi. To jest poziom witaminy D w sumieniu krwi. Okay? Gdy ten poziom rośnie, to jednocześnie maleje ryzyko złamań, jak gdyby tak zależy ten poziom, czy to ryzyko złamań od tego poziomu witaminy D w surowicy krwi. Okay? Wpływ witaminy D na powstanie depresji, o tym już mówiłem. Tutaj mamy znów dane na bazie kilku badań. Każdy z tych cyfr, które widzimy, czy każdy z tych imion, to jest inne badanie tutaj. Okay? I znów osoby z najniższym poziomem witaminy D miały o 31% wyższe ryzyko diagnozy depresji w porównaniu do tych, które miały najwyższy poziom. A tutaj mamy dane, które mówią, że wzrost o 10 nanogramów przez mililitr witaminy D powiązany był z 8% spadkiem występowania depresji w badaniach kohortowych i 4% spadkiem ryzyka w badaniach jednoumiarowych. To jest różny rodzaj badań,
To, co najważniejsze, to to, że witamina D co? Obniży występowanie ryzyka. Podsumujmy to, ok? Mówiliśmy o tym, że witamina D to nie tylko absorpcja niektórych minerałów, w tym wapnia, prawda? Ale również ma wpływ na powstanie różnych chorób, o których mówiliśmy, zanik funkcji poznawczej, depresji, nadciśnienia, zawału, chorób nowotworowych i innych, ok? Dalej, jak zapobiec powstaniu niedoboru witaminy D? Skoro witamina D jest tak ważna, jak te dane mówią, a to co w takim razie można z tym fantem zrobić, prawda? Tutaj mamy odpowiedź, ok? Dzisiaj jest tylko wyjątek, ok? Dzisiaj jest ładny, słoneczny dzień, ale dzisiaj jest wyjątek, bo my jesteśmy tutaj, prawda? Bo my jesteśmy wewnątrz. Ja sądzę, że każdy z nas powinien sobie zaplanować gdzieś tam w ciągu dnia, kiedy jeszcze słońce jest w miarę. Ja wiem, że w Polsce jest taka, jak powiedzieć, takie zalecenia, czy takie, tak się no, mówi ludziom, żeby tam od tej godziny do tej w ogóle nie wychodzić, bo tam dziura osłonowa, bo tamto, nie? Bzdura. Większej korzyści będziemy mieli z tej ekspozycji na promienie słoneczne niż potencjalnie negatywnego wpływu. Okay? Ja na przykład, gdy mieszkam, gdy jestem w Stanach Zjednoczonych, to gram w tenisa. I to mecz na zwykle gdzieś około 2 godzin, czasami troszeczkę dłużej. W spodenkach, w krótkiej rękawie jest to wystarczy na to, żeby wyprodukować tyle tej witaminy, ile jest potrzeba. W Polsce, gdy przyjeżdżam, to idę sobie na spacer. Czasami idę 8 km, 10 km, czasami idę sobie dłużej. I gdy wychodzę z miasteczka, bo ja mam mieszkać w takim miasteczku, chyba niecałe 10 tysięcy ludzi, to tak jak tylko wyjdę za miasto, to wiecie Państwo, co robię? Koszulka. Zdejmuję koszulkę, zawijam, może butelki i idę. I to praktycznie codziennie, no chyba że pogoda, czy może coś innego, ale tak to lubię to robić każdego dnia. Ja wierzę w to, że dzisiaj, biorąc pod uwagę, że mamy letnią pogodę już od kilku dni, czyli kilkunastu dni, wiem, że już przed moim przyjazdem pogoda była jako taka, prawda? Nikt nie powinien wyglądać tak, prawda? Każdy powinien wyglądać z jakąś tam opalenizmem, ok? I to nie tylko na twarzy, ale na innych częściach naszego ciała. Ale niestety nie jest to aż tak proste, jak by to się wydawało. Dlaczego? Dlatego, że autoryteci, którzy badają witaminę D, mówią nam, że osoby, które mieszkają na północ od Atlanta, od miasta Atlanta w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych, w okresie zimowym nie są w stanie wyprodukować witaminy D. Dlatego, że w okresie zimowym słońce jest na której półkuli? Na półkuli południowej, prawda? Okay? I jest ono słabsze, dzień jest krótszy, dzień jest zimniejszy i tak dalej, prawda? I w związku z tym, kiedy ja to tak zrobiłem, to jest ten równoleżnik, gdybyśmy tego tak przeciągnęli sobie, okay? No to praktycznie w Europie nikt nie jest w stanie, jest Polska, prawda? Nikt nie jest w stanie wyprodukować sobie witaminy D. Dlatego, no, co można w tym momencie zrobić? No, jedną rzeczą, co można zrobić, to sobie co? Wykupić sobie wycieczkę do Egiptu, prawda? Albo gdzieś tam, nie wiem. Albo możecie Państwo się ze mną jeszcze przyłączyć do mnie, bo ja we wtorek jadę do Ugandy, okej? Okay? No więc zapraszam, nie? Będzie większa grupa, będzie żraźnie troszeczkę. 2 tygodnie w Kampu. A tam zagorą sobie będzie. Proszę? Tam się nie da myśleć, że to będzie. To jest ten. Do 32 stopni dochodzi, także nie aż tak źle, nie? Zresztą w naszej zimie, ja mówię teraz do 32 stopni, mamy maj, tak? Nie, w naszym lecie, gdy tam jest zima, gdy się pójdzie do południowej Afryki, to nie jest gorąco. Może być tak jak dzisiaj, nie? Jest tak praktycznie idealna pogoda. Ja to, gdy mam tego typu wykłady w Stanach, to zawsze mówię, że my powinniśmy odwiedzić naszych południowych sąsiadów, czyli Meksyk. Albo przynajmniej pojechać na Florydę. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, no to możemy się uratować jeszcze inaczej, okej? Okay? Popatrzmy. Zażywaj umiarkowanych kąpieli słonecznych w okresie letnim, okej? Okay? Czy tak jak my mamy teraz wiosnę, a mamy letnią pogodę, no to w tym czasie, prawda? Dalej, w okresie jesienno
zimowym, czy może jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, używaj suplementu witaminy D. Suplementy będą przydatne, tak jak zresztą już widzieliśmy. Tylko kwestia teraz, których suplementów? Bo mamy witaminę D2 i witaminę D3, prawda? Jak już wspomnieliśmy o tym. Niektórzy mówią, że witaminy D2 absolutnie nie należy brać. No, zaraz Państwu pokażę, że no, dokładnie nie jest tak, okej? To są dane, to nie są moje zalecenia. To są zalecenia Stowarzyszenia Endokrynologicznego, które mówi tak, sugerujemy użycie witaminy D2 lub D3 w leczeniu i zapobieganiu niedoborowi witaminy D. A więc możemy ich leczyć, niedobór, ale również ich utrzymać właściwy poziom tymi suplementami. Dalej, jeśli chodzi o dawki, sugerujemy, żeby wszystkie osoby dorosłe mające niedobór witaminy D leczone były suplementem o dawce 50 jednostek międzynarodowych witaminy D2 lub D3 raz na tydzień lub 6000 jednostek międzynarodowych witaminy D2 lub D3 dziennie w celu podniesienia poziomu, to jest witamina D, tak naukowcy opisują witaminę D, powyżej 30 nanogramów przez mililitr, czyli to jest ta norma, o której mówiliśmy, prawda? Po czym, żeby utrzymać ten poziom, użyć dawki 1500 do 2000 jednostek międzynarodowych dziennie. Okay? Są nawet takie badania, które pokazały, że w niektórych przypadkach nawet 800 tych jednostek międzynarodowych wystarczyło. Okay? Ale to zależy po prostu, jeżeli ktoś na przykład lubi i je ryby morskie, ryby są dobrym źródłem witaminy D na przykład. Okay? Wtedy może nawet minimalnie niższa dawka byłaby wskazana, ale to są dobre zalecenia. Ja wiem na bazie innych badań również, że to są zalecenia, które są bardzo, rozpowszechnione. Tutaj mam przykład tego, o czym mówiłem. Suplementacja witaminą D równo lub wyższa niż 800 jednostek międzynarodowych dziennie była dość przydatna w leczeniu depresji w badaniach, w których zmodyfikowano poziom tej witaminy, efekt był podobny do efektów leków antydepresyjnych. A więc nawet przy dawce 800 możemy mieć pożądany efekt, ale wyższa dawka nie zaszkodzi, prawda? A będzie, pomocna, okej? Dlatego do zdrowej diety, o której mówiliśmy na samym początku naszych spotkań i do suplementu witaminy B12 i suplementu niezbędnych kwasów tłuszczowych, o których ostatnio mówiliśmy, chciałbym dodać również suplement witaminy D w określonym okresie czasu. Mówię w okresie takim, gdy mamy taką pogodę, powinniśmy skorzystać z promieni słonecznych, prawda? A nie z suplementów. Ja w tym momencie, za chwilę Państwu dam czas na zadanie pytań, jeżeli Państwo będziecie mieli. Ale w tym momencie ja zadam sobie pytanie i na to pytanie odpowiem. Czy ja w jakiś sposób korzystam ze sprzedaży suplementów dietetycznych? Zadaję to pytanie, bo już mówiłem o suplementach witaminy B12, suplementach niezbędnych kwasów tłuszczowych, a teraz mówię znów o suplementach witaminy D. Okay? Ja chcę Państwu powiedzieć tak, że ja nie mam żadnych korzyści, nie jestem związany z żadną firmą, która produkuje jakiekolwiek suplementy. Czy to witaminy B12, czy to witaminy D, czy to jakikolwiek inny. Nie mam żadnego powiązania, ani finansowego, ani innego. Ja mam taki zwyczaj, że przekazuję osobom, które przychodzą na spotkania tego typu jak to, w co sam wierzę, co sam przebadałem i co sam praktykuję. Ja sam biorę witaminę B12 w suplemencie, te niezbędne kwasy tłuszczowe, a witaminę D biorę znacznie rzadziej, bo mówię, ja mieszkam na południu Stanów Zjednoczonych, a ponadto ja bardzo dużo podróżuję, czyli na przykład w grudniu byłem przez ponad 3 tygodnie, jakieś 3,5 tygodnia w Meksyku na przykład, gdzie była podobna temperatura do tego, co mamy dzisiaj, prawda? Także nie chciałbym, żebyście się Państwo obawiali, że ja będę coś sprzedawał, czy w jakiś inny sposób. Zresztą na Państwa pytanie odnośnie wczoraj, to chyba, czy przedwczoraj, gdy miałem wykład w Żora, ktoś mi zadał pytanie, a jaki producent tej witaminy, czy jakiego producenta ja bym polecił?
polecił. A ja powiedziałem, niezależnie, dawka jest ważna, a nie nazwa producenta, prawda? Ok? I w tym momencie, jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem, jeśli znam.